Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Chciałbym dzisiaj zainaugurować taki cykl, który nazywa się Historia Jednego Lotu i w tym cyklu będę dzielił się swoimi doświadczeniami. Bez specjalnej obróbki będę pokazywał, co się wydarzyło podczas danego lotu. Tutaj mamy sytuację sprzed godziny, a mianowicie pojechałem testować kamerę Hero 6 rozebraną. Z 8 zmagam się już drugi dzień i za bardzo ta płytka BC nie chce mi działać przy 8 niestety, więc postanowiłem nagrać trochę materiałów 6. Wszystko było super, zaraz zobaczycie ten lot. Oprócz tego, że w końcówce lotu zawadziłem o krzaczek, którego w ogóle nie było widać. Właściwie to była taka, no można powiedzieć, wyższy chwast, czy wyższa łodyga. I to, co się wydarzyło, to przede wszystkim pakiet miał zwarcie przy tym, bo on wyleciał. A po drugie, mocowanie wyleciało też z samej kamery. To jest Hero 6. Ono pękło w 2 miejscach i śmigło jedno też niestety uległo trwałemu uszkodzeniu. Niby błaha sytuacja, bo naprawdę to była taka łodyga, o którą zahaczyłem, a straty dosyć spore. I mogę wam powiedzieć, że warto, jeżeli wybieramy się na loty, zabierać drugiego drona, jeżeli ktoś ma, bo faktycznie taka sytuacja nie do przewidzenia, ale już wiem, że powinienem też wziąć ze sobą inne rzeczy. Na szczęście mocowanie mam, także nie ma tragedii, bo mocowanie do kamery albo można wydrukować, ale ja mam do GEPRC, do tego CineLoga tutaj. On lata naprawdę super i zaraz zobaczymy sobie, jak ten lot wygląda. Ja tutaj mam wtyczki, jeżeli chodzi o pakiet, także spokojnie te końcówki do balansera. Mam też śmigła zapasowe i mam drugą część, więc widać, że te części, szczególnie jak jest zimno, są bardzo sztywne te poszczególne części w takiej temperaturze jak minus powiedzmy 8 czy minus 10 i stąd to wynika. Przejdźmy zatem do lotu i zobaczymy sobie, jak to wszystko się wydarzyło. Tutaj już mamy ujęcia ustabilizowane w Rail Steady. Są tu ujęcia z Hero 6. Już widać, że jest po zmroku i jest to 6. Miałem ISO maksymalne 400, także szału nie ma. Za chwilę zobaczycie, jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o widok z gogli, bo to są dwa odmienne światy. Mianowicie tak wygląda widok z kamery Polar, który widziałem w goglach. Jasno było praktycznie jak pod wieczór, jeszcze jakby była złota godzina przed zachodem słońca, a tu już mieliśmy sporo po zachodzie. Ja też nie miałem wysokiego ISO, żeby nie było tych szumów zbyt dużych. Wiadomo, że 6 nie jest super kamerką, ale Polar faktycznie ma dosyć jasny, tam jest spory sensor jak na takie małe kamery FPV. Jak widzicie, ten lot przebiegał dość spokojnie. Tutaj nie mamy żadnej stabilizacji w tej kamerze. I w tej chwili lecę już tutaj po stabilizacji. Widać, że sam dron nie budzi żadnego strachu wśród ludzi, bo ludzie nawet go nie słyszą, jeżeli nawet go zauważą, a widzieli mnie wcześniej, nic się nie dzieje, bo to jest taki maluszek, że ledwo go widać i słychać. No i praktycznie bardzo dobrze się nim steruje. Jest mega pewny, jeżeli chodzi o aparaturę i fajnie jest wypidowany, bo dobrze idzie. I nie obawiam się nim latać właśnie w mieście. To jest jeden z moich nielicznych dronów, który naprawdę dobrze reaguje, jeżeli chodzi o loty w mieście. No i tutaj właściwie było trochę takiego miejskiego ruchu, jeżeli chodzi o choinkę, oświetlenia. I fajnie to wszystko grało, mnie się też podobało, trochę podniosłem, tam już latałem może 3. raz w tej miejscówce, trochę dynamiki nadałem też poprzez ujęcie tego samochodu. Ci ludzie też mnie widzieli, ja stałem dosłownie 10 metrów od nich razem ze spoterem, także spoko. Wszystko wyglądało ok, oprócz takich ujęć jak tutaj, bo tutaj wydaje się, że jest ciężko. I zobaczcie, tutaj niewinne podejście i to jest ten moment, kiedy nie widać nawet, że coś mamy. I to jest crash, który spowodował właśnie takie uszkodzenia. Sam CineLog lata naprawdę mega fajnie, mogę go pochwalić. Z tą kamerą Polar można poćwiczyć sobie nawet bez nagrywania wieczorem, tak jak mamy teraz krótkie dni, na przykład po pracy, na parkingu i wszystko wygląda w miarę ok. Częściej mam do ogarnięcia, bardziej się martwię tym, że Hero 8 nie za bardzo chce. Ta płytka, będę musiał chyba zamówić nową płytkę zasilającą BC, może z iFlighta tym razem, nie z GEPRC. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dajcie znać w komentarzu, czy taki cykl, jeżeli chodzi o doświadczenia ze świata FPV, może Mavica też zrobię, ale tam nie ma takich kolizji, takich przygód aż. Czy taki cykl wam się podoba i czy coś takiego a można by kontynuować jako stały punkt na tym kanale. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się, pa!